No, także dzień dobry, witam z Iławy ponownie. Pogadałem sobie chwilę z kolegą, który stoi obok, prowadzi mój pociąg. Prowadzi pociąg, który ja miałem prowadzić wczoraj. No, plus 24 opóźnienia, to taki standardzik. Przy okazji, jak widzicie, na przyrządach troszkę się zmieniło. Ano to zmieniło, że podczas postoju wyskoczył mi błąd czujnika prędkości. Taki błąd czujnika prędkości któregoś dnia wyskoczył mi podczas jazdy, podczas przejazdu przez Zajączkowo-Tczewskie i skutkował on hamowaniem nagłym i wywaleniem wszystkiego, co było. Także musiałem się zresetować, żeby ten błąd czujnika prędkości zlikwidować, aczkolwiek reset spowodował wylogowanie się z ETCS-a, nie? Także musiałem się ze wszystkim zalogować od nowa. Jeszcze musiałem panu dyżurnemu dać znać. I mamy tryb SR, a nie pełen nadzór. Spróbujemy ruszyć. No i nie zrywa, czyli jedziemy dalej. Przy okazji dostarczono mi ostrzeżenia. Miałem te ostrzeżenia odebrać przy wyjeździe, ale kolega i tak musiał się wybrać w perony. To mi przy okazji przyniósł, nie? Także jedziemy dalej. W trybie SR. Poleciał sobie, przepuściliśmy ogólnie, przeleciały trzy pośpiechy. Poleciał sobie pośpiech na Działdowo, na Warszawę i wyjeżdżamy za nim. Pełen nadzór. Iława i 55, 40, 20. Po resecie, pełen nadzór, dzięki piękne. Dzięki, słuchaj, to pośpieszne, po malutku to pojedziesz, nie? Pośpieszne, to miał więcej, to pojedziesz za nim. Wszystko jasne, dzięki. Także jeszcze jeden pośpiech jedzie. Także powolutku, nie śpieszymy się, bo i tak wyjazdu jeszcze nie mamy. Turlamy się nieśpiesznie. A przed nami parking PR-ów. Także wykorzystaliśmy nieplanowy czy planowy postój na zresetowanie się, nie? Wystąpiła usterka i maszynista usunął usterkę na postój. 22, tam co się dzieje, mam cię po pełnym nadzorze. Kiadanie, blokowanie, dobra. Strony ETCS-u, wszystko ładnie, pięknie wygląda. Awaria. Co znowu? Ile razy cię trzeba zresetować, żebyś się przestał awaryzować? O, awaria. I teraz w usterkach jest Tak, po polsku nie zdefiniowano. Fajnie. 5320 do zjazdu na tym pustym. Dawaj, dawaj, panoczku, bo ja nie chcę przejazdu blokować. Może migiem to nie, ale pociągiem.
tych 8 promilach to mnie raczej sam ED nie utrzyma. Pojechał IC. Zwali powietrze? Nie zwalaj, proszę cię, nie zwalaj. No weź. Nie zrywaj pozwolenia na jazdę. Tysiące ton luzuje na 8 promilach. Mamy w przewodzie 4 jakieś 700. 4600. Czyli lekko trzymające hamulce. Ale trzyma na 8 promilach. Nie zjeżdżamy. Dobrze jest. Wyjazd jest. Jeszcze pozwolenie na jazdę. Niech się przedłuży. Jest. Luzujemy hamulce, jedziemy. Nie jedziemy. Także to kawio będzie prawdopodobnie z Iławy do Iłowa. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest jakaś godzinka jazdy. To mniej więcej tak przewiduję, że do Iłowa dalej będzie kolejne kawio, nie? Ogólnie nie robię odcinków dłuższych niż godzinę czasu, z racji tego, że no... Do zaśnięcia wystarczy jakieś 20-30 minut. Ktoś twardszy 50 może wytrzyma, nie? Także idziemy. Tu troszkę zejdziemy z mocy, że na rozjazdach nam się to nie ślizgało. Reset pomógł w każdym razie, błąd czujnika prędkości zniknął. I dobra, i wpalnik. Bardzo w porządku dyżurni, co jeszcze się nie spotkałem, żeby był jakiś dyżurny wredny albo jakiś taki zimny. Wszyscy są ludźmi, wszyscy są ludzcy. Naprawdę spoko. Teraz dzwoniłem do dyżurnego. Do dyżurnego dzwoniłem z prośbą, z taką informacją, z zapytaniem,
ile potrwa postój, mniej więcej o której godzinie wyjazd, bo muszę się zresetować, nie? I to mi powiedział, wszystko ładnie, pięknie, spokojnie się resetuj. Mówię, że będę musiał się od nowa do ETCS-a zalogować, a nie ma problemu, dobra, git. Temat ogarnięty. Bardzo w porządku. Tak samo jak maszyniści też są wredni, też są bardzo w porządku. To jest ludzka natura, nie? Wszędzie trafi się, raz się trafi spoko, miły gość, miły ten, raz się kawał chuja trafi, nie? To jest już natura ludzka. Tak jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy ludźmi, na kolei pracują ludzie, pociąg sam nie jedzie, pociąg prowadzi maszynista, a drogę układa i przygotowuje mu dyżurny ruchu, a tym wszystkim jeszcze czuwa sztab dyspozytorów, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Także szanowni państwo, jak gdzieś wasz pociąg osobowy stoi w szczerym polu, proszę nie komentować i nie opieprzać maszynisty czy kierownika pociągu, bo na 99% nie stoją z własnej winy i z własnego widzimisię. To jest jedna z tych kwestii, dlaczego nie poszedłem w ruch osobowy, nie? Pierwsze, użeranie się z ludźmi. A po drugie, taka jazda na żyletki, nie? Co do rozkładu, co do minuty. Gdzieś tam dwie minuty dyżurny nie podał semafora, to już awantury, już to, już tamto. Nie, to nie dla mnie. To jest prosta robota. Każą jechać, to jedziemy, każą stać, to stoimy. I smolniki. Prędkość rozkładowa 90 km na godzinę, prawdopodobnie aż do, nawet sprawdzę w rozkładzie jeszcze, żeby być pewnym, aż do Modlina. W Modlinie przecinka pewnie do 80. Gdzie ten Modlin, która to strona, Boże? I tutaj? Nie, tu jest biała strona. Tutaj jest Nasielsk. Ale bo my mamy rozkład tylko do Nasielska przecież. No. Drugi rozkład, tak jest, 80 przez Modlin, później 90 aż do Legionowa. Tam deram tam. Także dzisiaj taka wycieczka rekreacyjna, nie? Rekreacja z pociągiem ważącym 3000 ton, a czemu nie? A kto powiedział, że nie można? Temperaturkę by tu podniósł, bo się resetowaliśmy, to i się zresetował przy okazji sterownik od ogrzewania. I nam tu zimnym wieje. Dobra, co by tu wam powiedzieć ciekawego? Bolączki maszynistów na takich dłuższych trasach. Monotonność. Jedziesz i jedziesz i jedziesz i jedziesz i jedziesz. W nocy śpiączka. Uwierzcie mi, bardzo szybko spanie bierze. Tak jak kierowcy zasypiają za kierownicą, a jeszcze przy okazji robią więcej od nas, bo skręcają, zmieniają biegi i tak dalej. No to my nie skręcamy, a bardzo często jeździmy na tempomacie, więc w sumie tylko kasujemy urządzenia czujności i tyle. To jest drugi minus takich tras dłuższych. A trzeci minus to jest taki, że nierzadko kończymy daleko od domu, nie? Bardzo nierzadko.
której ja pracuję, jeszcze to jest to takie w zasadzie rozwiązane, że takie trasy są powiedzmy studniowe, nie? Jadę, przenocuję na hotelu, następnego dnia mam pociąg w stronę domu. Ale są przewoźnicy, o których i dwa tygodnie cię w domu nie ma, nie? Jedzie z Wrocławia do Szczecina, ze Szczecina do Gdańska, z Gdańska do Krakowa, czy gdzieś tam jeszcze, nie? Tak całe dwa tygodnie w Polsce, nie? W domu, wrócisz w domu tam, nie wiem, dwa dni w domu na odpoczynek i z powrotem, nie? W kraj. Dużo też zależy od maszyny, którą jedziemy, nie? O ile stare lokomotywy typu EU07, czy... Znaczy nie, może stare nie. O ile takie maszyny typu Dragon czy Gamma jeszcze jakieś tam bardzo męczące nie są. Czy nawet stare Traxy, super maszyny. O tyle na nowszych maszynach, tak jak ten Trax trzeciej generacji na przykład, trzeba jeszcze pilnować tego ETCS-a. Gamy wyjął jak cholera, czyli po 300 km łeb jak bańka. Łeb jak sklep, jak to mówią. No a na starych maszynach jest po prostu głośno, nie? Teraz tak jak Cargo ma na przykład rejonizację, że jeżdżą tylko po swoim rejonie i są zmiany maszynistów, typu jeden maszynista z Warszawy do Iławy przeprowadzi pociąg, drugi z Iławy do... ten sam pociąg prowadzi do Zajączkowa Trzewskiego, trzeci z Zajączkowa do Gdańska. No to tyle kilometrów tymi maszynami nie robią, tak? Natomiast my jak robimy 300 czy 400 km za jednym strzałem, no to już potrafi umęczyć jak jedziesz tam na maszyniście, na maszynie nadającej się na złom. Co się tu ja nie pala? Prąd w sieci znowu słaby? Jakby kto pytał, rozmawiałem z dyżurnym, to zamknięcie, co było z Rakowic do Iławy na poprzednim kabiu, w nocy była kradzież sieci trakcyjnej, próba kradzieży sieci trakcyjnej. I złodzieje pewnie by to wszystko zajumali, bo już się zwijali. Tyle tylko, że jechał pociąg towarowy i maszynista ich nakrył, tak? Ale widzicie, godzina 12 i jeszcze szkody są naprawiane. Ktoś zapyta, jak można ukraść sieć trakcyjną pod takim napięciem, pod napięciem 3000 V? Można, oczywiście, że można. Wystarczy troszkę myślenia. Oni tego nie robią pod prądem, uwierzcie mi. Nie będę mówił, jak to się robi. Sucha. Sam też nigdy tego nie robiłem. Ale jako, że pracuję jako maszynista i z tej sieci trakcyjnej korzystam, muszę wiedzieć, na jakiej zasadzie ona działa, nie? Także jak ja bym chciał taką sieć trakcyjną zawinąć, to też by nie było dla mnie żadnego problemu. Z sieci trakcyjnej powiedzmy prądem stałym. Gdyby to była sieć trakcyjna na prądzie przemiennym na AC, taka kradzież by była dużo trudniejsza. Zaczynamy kolejną wspinaczkę, tym razem na Zajączkowo-Lubawskie. Zajączkowo w sumie jest jeden z paroma wyjątkami, to jest jeden długi podjazd przez Zajączkowo-Montowo aż do Hartowca. Aż do przystanku osobowego Hartowiec. Czy w Iławie musiałem się zresetować?
Może musiałem, może nie musiałem. Ale miałem na to czas, więc wolałem się zresetować. Bo łącz czujnika prędkości, nie wiem jak maszyna by się zachowała. No mówię, raz się zachowała przy błędzie czujnika prędkości w ten sposób, że zwaliła mi wszystko, tak? Tyle, że to było podczas jazdy. Podczas zatrzymania, no tylko wyskoczyło powiadomienie błąd czujnika prędkości. Ale niewykluczone, że jakbym ruszył, wtedy by zerwała wszystko, nie? Zerwała jazdę, wdrożyła hamowanie nagłe i tak dalej. Wyjazd podany nam to zerwało, teraz przy podanym wyjeździe weź się zresetuj, od nowa zaloguj do ETCS-a i tak dalej, byłoby wesoło. A tak zrobiłem to na postoju. Intercity pędzi na Gryfinie. Majówka, długie składy. Na tej linii było sporo takich małych stacyjek, co najlepsze stacyjek węzłowych. Niestety stacyjki polikwidowano i te linie kolejowe też zaorano, a szkoda. Za Gralewem jest przystanek osobowy Turza Wielka. Turza też kiedyś była stacją, odchodziła linia kolejowa do Samborowa. Został jeszcze nasyp, taki fajny przepuścik. Ale jak to na kolei, coś się kończy, coś się zaczyna.
czasami grunt to w porę się odezwać. Niby jeszcze daleko, ale już krzywa hamowania rysowała hamowanie, nie? Wejdźcie sobie na bazę kolejową. Nie, żebym to reklamował, ale jest tam naprawdę masę zdjęć z tej, jak i z innych linii kolejowych. I to zdjęć takich sprzed powiedzmy 20 lat. Naprawdę fajnie sobie można porównać, jak dzisiaj ta kolej wygląda, jak wyglądała ileś tam czasu temu, nie? Serwisem, powiedzmy internetowym, że ich reklamować nie trzeba. Bazę kolejową chyba zna każdy. Miłości kolei i kolejarz. Są takie fajne stronki typu bazakolejowa.pl, gdzie mamy spis wszystkich stacji kolejowych, wszystkich linii kolejowych razem z parametrami, razem z galerią zdjęć, nie? Archiwalnych, obecnych. Baza utworzona przez praktycznie użytkowników, przez nas, nie? Są takie strony typu ilostan pojazdów trakcyjnych, gdzie mamy spis wszystkich pojazdów kolejowych jeżdżących po Polsce, pojazdów, lokomotyw, IEZ-ów i tak dalej, no wagonów to nie. Jest strona tam, w sumie z niej nigdy nie korzystam, wagon web czy coś takiego. Są zestawienia wszystkich pociągów pasażerskich. Internet to jest bogactwo w obecnej dobie. Można się z niego wszystkiego dowiedzieć. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie tego szukać i jak z tego korzystać. Nawet takie rzeczy jak zestawienia maksymalnych prędkości na każdej linii kolejowej są ogólnodostępne na stronie PKP.PLK. Można sobie z nich skorzystać, można sobie każdą linię kolejową podejrzeć i zobaczyć, jaka prędkość na jakim odcinku w danym miejscu obowiązuje, nie? Nawet wykaz ostrzeżeń stałych jest ogólnodostępny. Wystarczy wiedzieć, gdzie wejść. Wystarczy wpisać sobie w Google wykaz ostrzeżeń stałych i zauważycie, że paru przewoźników kolejowych udostępnia taki wykaz ostrzeżeń stałych dla każdego. Kolej to już nie tajemnica. Kolej była tajemnicą do 2000 lat, do 2003 roku.
problemem jest chyba tylko udostępnienie, udostępnienie, znalezienie informacji, nie wiem, specyfikacji technicznej każdego typu lokomotywy, nie? Jakieś szczegółowe informacje, aczkolwiek takie ogólne informacje, nawet na głupiej Wikipedii dostaniecie, nie? Jaka lokomotywa ma moc, lata produkcji, co, jakie silniki, takie tam rzeczy. Wszystko jest w necie. Szkoda tylko, że ten internet tak powoli wchodzi do tej na kolej, nie? Takie rzeczy jak chociażby rozkazy pisemne, wydruki rozkazów pisemnych, o, śmiało można by było maszyniście za pomocą nawet internetu przesyłać na lokomotywę. No ale cóż. Do tego może kiedyś dojdziemy. Na razie to kolej ma problem w ogóle z wdrożeniem systemu GSMR, łączności przez GSM. Dalej ze starego VHF korzystamy. Hartowiec za nami, teraz już z górki. Peronów. Więc tam się nam trochę zejdzie w tej 20. I zajączkowo rybno pomorskie przynajmniej. Jak ktoś mi powie, dlaczego to jest rybno pomorskie, to nie wiem. Co ma Pomorze do rybna? Pomorze jest jakieś 100 km stąd. Ale cóż, z nazwami miejscowości się nie kwestionuje, nazw miejscowości się nie kwestionuje, nazw miejscowości się używa. Bach. Ciot musimy przehamować, bo nam to się jeszcze za bardzo rozpędzi. Na los.
jeszcze tylko Kralewo, Działdowo, Iłowo, Mława, Konopki, Ciechanów, Gąsocin, Świercze, Nasielsk. Na Sielsku nasz pociąg kończy bieg. Aczkolwiek nasz pociąg rozpoczyna w Nasielsku bieg pod innym numerem. Nie trąb w lesie. Rowerek 75. Czy to Jack był? Chyba Jack był. Jaguar. Co sobie to ściszysz, to się zaraz samo podgłośnia, no. Właśnie ściszyłem, zobaczymy na jak długo. Wielokrotnie sygnał baczność. Zatrąbić, bo nie każdy szlabany widzi. Tylko odnoszę wrażenie, że jakby niektórym kierowcom jakby postawić na przejeździe kolejowym ścianę z betonu, to i tak w tą ścianę by wjechali. Niektórym, nie wszystkim. Tuczki i następne Kralewo. Kralewo czy Żabiny jeszcze, już nie pamiętam. Nie no, Tuczki jeszcze Żabiny gdzieś muszą po drodze być. Można się pogubić, nie no, Żabiny jeszcze będą. Teraz tak, maszynista ma znajomość szlaku, nie? No panie mechaniku, to pan nie wie, gdzie pan jest? Słuchajcie, ja mam znajomość ponad 1000 linii, kilometrów linii kolejowych. 1000 kilometrów linii kolejowych. Nie wierzycie? No proszę bardzo. Warszawa, Gdańsk, 320 kilometrów. Warszawa Sokółka 240 km, to już jest 600 prawie. 560, nie? Stówka do Ełku 660 czy 70. Warszawa Małaszewicze 200. 880. Warszawa Piotrków Trybunalski 140 km, 1000. A gdzie reszta? Warszawa, Lublin. Warszawa. Gdzie ja tam jeszcze jeżdżę? Skierniewice, Pilawa przez Tłuszcz. 160 km. Skierniewice, Pilawa, Tłuszcz, przepraszam. Skierniewice, Pilawa, Łuków, nie? Kolejne 60 km z Pilawy do Łukowa. I Kralewo mamy na bok. Tak z ciekawości muszę policzyć, ale podejrzewam, że nawet ze 2000 km się nazbiera, nie? Już nie mówię, już pomijam cały węzeł warszawski, nie? Nie, nie Kralewo na bok, w Kralewie są 60 przecież.
tyle znajomości linii kolejowych, tyle kilometrów, to ile znajomości ma, powiedzmy, mają maszyniści z Intercity, którzy jeżdżą na trochę dłuższych dystansach, nie? Warszawa, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Warszawa, Białystok. Podejrzewam, że w głowie mają ze 3000 km, nie? A to są same szlaki kolejowe, a teraz weźcie pod uwagę same, jeszcze doliczcie do tego stacje. Spójrzcie na stację Warszawa-Praga, jak duża jest to stacja. Teraz nie dziwne, że dyżurny czasami powie maszyniście, słuchaj, w rozjeździe 860, uważaj, bo coś tam, nie? A maszynista nie wie, gdzie jest rozjazd 880, nie? No ja też nie wiem. My nie mamy obowiązku znać każdego rozjazdu, gdzie który jest. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy to wszystko w głowie mieli. I tak na przykład jedziesz sobie z Warszawy do Gdańska, czasami się zastanawiasz, jaki to jest przystanek osobowy, nie? Bo już nie pamiętasz. Maszynista robi zapoznanie szlaku z Warszawy do Gdańska, przejeżdża też tak 4 razy i on jest dalej zielony, nie? Nie dziwię się, że chłopak chciałby sobie na YouTubie czy na innym tym, na jakiś film obejrzeć z kablu z tego szlaku, żeby sobie w każdej chwili ten film, powiedzmy, zatrzymać i rozejrzeć się, gdzie co jest, nie? Właśnie dlatego i właśnie tak powstał mój kanał, nie? Robiłem zapoznanie z Kierniewicy Łuków, przejechałem sobie ten szlak, nie? 8 razy. PKP Cargo wymóg był 8-krotnego przejazdu. Ja stwierdziłem, że no szlak znam, wiem, jak wygląda, nie? Ale jak mi dyżurny powie, zatrzymaj pod dysponująco tutaj, bo coś tam, bo ci rozkaz dam. Kuźwa, gdzie jest ta dysponująca, nie? Nastawnia. I tak to wygląda, nie? Poszedłem do wniosku, następne zapoznanie szlaku ja sobie po prostu nagram, żeby sobie w domu na spokojnie jeszcze przejrzeć. W każdej stacji sobie zatrzymać ten film, zobaczyć, gdzie co jest. I tak zrobiłem, a później jeden kolega, drugi zapoznanie robi, narzeka, że no wiesz, byłem, ale to, tamto. Mówię, ty chcesz, mam film, obejrzyj sobie. A no dobra. I tak wyszło, że zacząłem kawiu wrzucać na YouTube'a. Ty, super, dzięki, kurde, dzięki, fajnie, super sprawa, ty, no, teraz już wiem to, tamto, nie, no właśnie. I tak powstał mój kanał. A później zaczęliście mnie prosić, żeby się zacząć odzywać. No i zacząłem. Się to kręci w stronę inną niż bym chciał, inną niż planowałem. Z internetem się nie dyskutuje. Niunia, gryź te szyny, jedziemy, bo tu pod górę jest. Na tuczki trzeba wjechać. Na tużą. Dobra, gra lewo za nami, bo żeśmy się zagadali. Ja się zagadałem, nie? Rozmawiam z telefonem, spoko. Najważniejsze, że Trax przestał do mnie gadać. Z tym Traxem to też taki dialog, jak z potłuczonym. Gadasz jak ze ścianą, nie? Ty coś mówisz, on swoje. Awaria! Awaria to chyba miał ten, kto polinizację tej maszyny robił. Dawaj, maleńka. Mogę zmienić.
generalnie za nastawnikiem siedzę po turecku, nie? Stopki grzane własną dupką. Ale dzisiaj niestety jedna stopa na sifie. Oj, 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 nie skacz, nie skacz, nie skacz. Wiem, że masz na łuku ślisko, wiem, wiem. Teraz na tym łuku, jak dobrze, jak nie wiem, może kamera ma tyle jakość, że zobaczycie, przed nami jakby tak prosto pojechał, jest taki przepust fajny. No i tam jest nasyp, tam była linia kolejowa do Samborowa. A się zawsze przeszkadza, jak jakaś trafi, nie? Duża, wielka Samborowo. Była, bo już nie jest. Został tylko nasyp. Cmentarz przy turze. Przy turze. Nie wiem, jak to odmienić nawet. W każdym razie tutaj była stacyjka. Już stacyjki nie ma. Niestety, łatwo wszystko rozebrać. Gorzej to później odbudować. W Działdowie nie możemy się zatrzymać, bo nie ma takich torów, żeby nam tam przyjąć na boczku. Czyli następny postój prawdopodobnie Iłowo. Chyba, że pan Azdek coś powie ciekawego. Ale krzyczeć na nas nie powinien. Żeby to był Dragon, a nie Trax, to bym wam to w 4K nagrał. A że stabilizacja obrazu w tej kamerze działa na takiej zasadzie, że jest standardowa, no tam w miarę dobra ta stabilizacja, ale dodatkowo nagrywając w rozmiarze, w rozdzielczości powiedzmy HD, ona sobie nagrywa to w ciut większej rozdzielczości i obraz ewentualnie przycina, także elektronicznie, powiedzmy, robi dodatkową stabilizację obrazu. Co i tak nie działa na gamę, ale z czego? W 4K no już niestety przyciąć nie może, nie? Już w 4K już jest standardowa stabilizacja obrazu. Na warunki kolejowe to standardowa stabilizacja obrazu to już jest za mało. No niestety, jedziemy stalą po stanie, stalą po stali, tu nie ma gumowych opon, które amortyzują to wszystko, nie? Dobra, wjazd do Działdowa jest, wyjazdu z Działdowa nie ma. Też dla mnie to jest dziwne. Działdowo, duża stacja, powiedzmy, duża stacja węzłowa, no cztery kierunki, tak? Warszawa, Gdańsk, Olsztyn przez Niedzicę i... oh Jesus, gdzie ta linia idzie? Przez Lidzbark. Lidzbark Werneński. Chojnice? Chojnice chyba. Działdowo, Chojnice. Także w
sumie zamknięta już linia, nie? Znaczy nie zamknięta, bez ruchu, nie wiem jak ona ma status, ale mniejsza o to. W każdym razie cztery kierunki, nie? Stacja węzłowa i nie ma żadnego toru, gdzie można by było przyjąć pociąg o długości 600 metrów, nie? No to jest chore. Bo przez środek stacji ktoś zrobił przejście, zaprojektował przejście przez peron, na perony, tak? Z jednej na drugą stronę. Fakt, że to jest przejście służbowe, techniczne, ale gdyby nam się trafił niepełnosprawny, który chciałby się dostać na perony, a że wind nie ma, no to może tylko tym przejściem, nie? No i ząk! I pociągu towarowego na boku w Działdowie już postawić nie można. Poza tym tych boków to tam też tyle, co kot napłakał. Jeden peron, jeden tor boczny pomiędzy peronami, tak? Bez krawędzi, powiedzmy. Tak, żeby zatrzymać się, nie zajmując krawędzi peronowej. Nie wiem, kto to tak zaprojektował. Kto to tak spierdolił. No ale cóż. No dobra, panie. Na zero. Zaraz 20 odbijamy. Aha, i ETC sobie przypomniał 20. To hamujemy pomału. Któregoś dnia przejechać pośpiechem tam na Olsztyn przez Nidzice, nie? Fajna linia, raz w życiu nie ujechałem. Oj, trochę za wcześnie zaczęliśmy hamować. Nie wiem, nie leży mi ten ETC z Alsztomu. Zupełnie mi on nie leży. Co się dzieje z tą szybą hamowania, nie? Siedzi sobie na 60, siedzi, nagle trach 55, 52. Patrzcie, kurde, no 1 km zaraz nas zatrzyma.